Dlaczego w Japonii nie pokazujemy okolic? Ostatnio zostałam poproszona o to, aby pokazać okolice. Musicie wiedzieć, że w Japonii nie pokazujemy okolicy, w której się mieszka, zwłaszcza jeśli ma się już dom na własność, ponieważ nie jest to bezpieczne. I to nie chodzi już nawet o bycie influencerem, youtuberem, tiktokerem czy whatever. Problem stalkingu w Japonii jest gigantyczny. Gigantyczny na tyle, że dotyka tak naprawdę każdego. Ciebie, panią ze sklepu, panią z apteki, pana z poczty, absolutnie wszystkich. Już abstrahuję od tego, że w Japonii prywatność to jest absolutna świętość. Tego nie proście Japończyków o to, by pokazywali wam swoją okolicę.